tygodniami w sekrecie przed swoimi dziećmi przygotowywali kostiumy, scenografię, ćwiczyli role. Rodzice uczniów Bilczańskiej Szkoły w tym roku podarowali swoim pociechom wyjątkowy prezent z okazji Dnia Dziecka, wystawiając specjalnie dla nich sztukę pod tytułem Kopciuszek. Efekt przerósł najśmielsze oczekiwania, na tyle, że postanowiono sztukę wystawić jeszcze raz dla szerszego grona gości. No, szukaliśmy jakiegoś ciekawego pomysłu na Dzień Dziecka i stwierdziliśmy, że to będzie chyba najlepszy pomysł. Po co jechać do teatrzyku i oglądać sztukę, kiedy tutaj możemy sami to zrobić? I wspólnie stwierdziliśmy, że damy radę. Postanowiliśmy najpierw wybrać sztukę. No wiadomo, Kopciuszek najbardziej taki kojarzy nam się z dzieciństwem. Rozpisaliśmy rolę, tak żeby nikogo nie zabrakło, żeby każdy rodzic miał jakiś krótki fragment do wypowiedzenia. No i tak powstała właśnie to przedstawienie. A trudno było namówić rodziców? Absolutnie. Kiedy dowiedzieli się, zostało to im zaproponowane, bardzo chętnie przychodzili na próby, bardzo chętnie uczestniczyli. To wszystkie dekoracje, które są tutaj wykonane, to dzieło rodziców klasy trzeciej C. Także kiedy nawet dowiedzieliśmy się, że mamy drugi raz występować, no to myślałam, że może jakoś będzie jakaś niechęć z ich strony. No oczywiście myliłam się, bo opadły już u mnie emocje, a u nich jeszcze bardziej postanowiliśmy, że jeszcze raz zagramy, żeby sprawić radość dzieciom, no i nie tylko dzieciom. Dzieciom i mieszkańcom Owacje na stojąco dzisiaj mówią same za siebie. Będą kolejne przedstawienia? No zastanawiamy się, nie mówimy nie. Czas pokaże. Długo trzeba było namawiać, żeby pan radny wziął udział w tym przedstawieniu? No absolutnie. Jak tylko padł taki pomysł, że robimy to dla naszych dzieci i to ma być z okazji Dnia Dziecka, nie było nawet chwili zastanowienia i jakiegoś wahania. I ja, i wszyscy pozostali rodzice zgodziliśmy się natychmiast. Wszyscy podeszli do tego z wielkim entuzjazmem, co myślę było dzisiaj widać. Długo trwały próby? Zaczęliśmy na początku marca, więc w sumie 2 miesiące. Spotykaliśmy się raz, czasem 2 razy w tygodniu. No, nie jesteśmy aktorami, więc no, musieliśmy się jakoś do tego przygotować. Myślę, że wyszło całkiem dobrze. Tak, na pewno było warto. Mamy z tym bardzo dużo wspomnień, bardzo dużo pracy nas to kosztowało. Baliśmy się tego przedstawienia, nie wiedzieliśmy, nie wszystkie próby były super i nie wszystko było tak pięknie od razu. Kosztowało nas to bardzo dużo pracy, bardzo dużo wysiłku. Tak fajnie wszystko do kupy zaczęło się składać dopiero w ostatnim tygodniu, więc tym bardziej dla nas to było takim naprawdę zaskoczeniem, że wszystko się udało, wyszło fajnie. A dzisiejsza sztuka, zdradzę w tajemnicy, że wyszła jeszcze lepiej niż ta poprzednia, więc myślę, że na pewno było warto. Najbardziej zaskoczone były dzieci, dla których to przedstawienie było zupełną niespodzianką utrzymywaną w całkowitej tajemnicy. Każdy uczeń mógł podziwiać swojego rodzica w jakiejś roli. Teatralny występ rodziców był dla dzieci fantastycznym upominkiem, który z całą pewnością zapamiętają na całe życie. No, tak ogólnie wszystko mi się podobało, wszystko mi się podobało. Co się najbardziej podobało w dzisiejszym przedstawieniu? Jak pani Madzia tak słabła. A powiedz, stroje i gra aktorska rodziców nie zadziwiły was trochę? No, ja już trochę wcześniej oglądałam, no i zadziwiły. I jak oceniasz to przedstawienie? Bardzo dobrze. Dla mnie to było świetnie w ogóle. Mi się to tak podobało. Nie ulega wątpliwości, że jedynym w swoim rodzaju ewenementem był już sam fakt, że doszło do przedstawienia. Na słowa uznania zasługują przede wszystkim rodzice, którzy do zadania podeszli z wielkim zaangażowaniem. Bez wątpienia ten Dzień Dziecka był dla ich pociech wyjątkowy.